Odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, postanowiłem podejść do opryskiwacza. Będę chciał przemyśleć sprawę sterownika. Trzeba będzie przemyśleć, jak go umocować w ciągniku. Nie mam żadnych uchwytów, tutaj też tylko jest. I żeby to mądrze wymyśleć, jakieś mocowanie albo kupić trzeba będzie, albo coś trzeba będzie dorobić, żeby to gdzieś tam nie latało nam po kabinie. Ten sterownik nie jest za duży, w miarę prosty. Mamy do niego podłączenie 3-pinowe do ciągnika i tutaj mamy wtykę do sterownika. Tak jak widzicie, nie ma tutaj dawki, ustalania dawki, mamy tylko włączanie pryskania. Może nie tak położę, to będzie lepiej. Położę, to będzie lepiej zademonstrować. Tutaj mamy włączanie, wyłączanie. Chociaż się mogę tu ogólnie mylić, ale mniej więcej zapamiętałem, jak to sprzedający przed sprzedażą, jak testowaliśmy, mniej więcej ustawiał, wszystko tam działało. Tak jak mówię, tu włączanie, wyłączanie. Tutaj mamy zwiększanie, zmniejszanie ciśnienia. To pryskanie ręczne, automatyczne, nie wiem, czy to będzie u mnie działało, to raczej chyba przy sterowniku, wtedy, jeżeli mamy regulację
pryskania, jeżeli mamy regulację ustawiania dawki, chociaż to nie wiem na co to w sumie, auto i ręczne sterowanie. No i tu mamy sekcję pewnie. Mamy 5 sekcji w opryskiwaczu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak mi się wydaje. To środek pewnie wyłączany. No ale wiadomo, trzeba będzie podczepić i to nie wiem, pewnie wyłączanie sterownika. Kuteczka. To nie wiem, czy to mieszadło, czy co to. Tutaj poziomowania w nim nie mamy. Chociaż to było może inny sterownik, bo tu widzę, że było wytarte, używane. Mamy tylko rozkładanie i składanie. No to pewnie tym składamy, rozkładamy. No nie wiem, trzeba będzie podczepić podciągnik. Jak troszkę będzie odwilż, ale to jeszcze mamy trochę czasu. Podczepić pociągnik, spróbować mniej więcej jak to tam chodzi. Pierwsze podczepię pod case'a, żeby ten olej, który się znajduje w siłownikach, wypompować, żeby go nie mieszać z olejem w skrzyni John Deere'a. Spróbuję go porozkładać, poskładać, jak on tam się zachowuje. No i co będzie też ważnym przygotowaniem do pryskania, posprawdzanie wszystkich, przed sezoną trzeba będzie sprawdzić wszystkie gumki, uszczelki, no i wiadomo, trzeba będzie go dokładnie przepłukać, wymyć, zalać, może go całego zaleję ciepłą wodą, dodam jakiegoś środka, żeby to dokładnie wymyć, żeby nie było jakiegoś przypału. Zobaczymy, nie wiem czym wy tam płuczecie, żeby to było pewne, żeby gdzieś tam pierwszym wjazdem w rzepaku, żeby tam nie popalić, jakby tam płuczecie po z innych zabiegów, ze zbóż. Tak jak mówię, będę chciał to dokładnie jakoś tam wymieć, żeby się nie rozczarować. Dobra, idziemy teraz do John Deere'a. Zobaczymy mniej więcej, jakby to miało wyglądać ten sterownik, gdzie by on tam pasował. Gdyby był słupek na prawej szybie, no to pewnie byłoby to lżej jakoś tam zamontować, a tak to patrzyłem na internecie, to różne są te mocowania, ale to wiadomo, bardziej gdzieś tam, gdyby był słupek, mówię, na środku, to wtedy byłoby to prostsze, bardziej stabilne, a tak to bez słupka jest to problem, może i nie problem, ale może będzie to mniej stabilne. Podejdziemy do John Deere'a, zobaczymy, jak to tam będzie pasowało. Jesteśmy już w John Deere'ze. Pomyślałem, że w najgorszym przypadku możemy mieć sterownik na kierownicy. Najlepiej by się tutaj sprawdził. Pod ręką było od razu. Ale tak, przechodzę do meritum sprawy. Najlepiej pasowałoby gdzieś w tym miejscu, żeby go zamontować nad tymi przyciskami. Tutaj mamy jakiś korek, to może być na jakiś uchwyt, bo albo tutaj znowu też mamy. Jak to u was jest rozwiązane w waszych ciągnikach, gdzie macie podczepione te
sterowniki do różnych maszyn. Tutaj byłby też taki uchwyt przykręcany, ale też by było, myślę, że nie byłoby to złe. Dostać było ładnie w miarę, dostał. Bo w inny sposób tu się nigdzie nie da ustawić. Albo tutaj mogło być, jak była, no ale to w sumie niepotrzebnie. Taka długa, długa listwa. Może to takie są związane w tym miejscu. Mamy mniej więcej, chociaż nie, to jest, nie jest równo ustawione, nie jest w poziomie. No nie wiem, tutaj coś trzeba byłoby pewnie pomyśleć. Więc pytanie do was takie, doradźcie mniej więcej, jak to ma wyglądać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to tam gdzieś w miarę stabilnie się trzymało, bo jednak to musi być gdzieś przymocowane na podłodze, to raczej się nie uda. Było to bardzo niezbyt dostępne miejsce. Tego najlepiej by było gdzieś w tym miejscu tutaj. W miarę pod ręką. Patrzyłem na internecie, ale na internecie nie ma zbyt wiele takich uchwytów. Jeżeli macie gdzieś tam jakiś sprawdzony uchwyt, to napiszcie w komentarzu. Z chęcią się zapoznam i może zastosuję u siebie. Zobaczymy. Dobra, to na dzisiaj tyle z tych moich wywodów. Opryskiwacz czeka, sterownik czeka. No i czekamy do pierwszego wjazdu z opryskiwaczem. I z kolejnych prac polowych. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć wam.